Robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby móc ratować dzieci. Stan młodszego, 5-letniego chłopca jest bardzo zły. Lepiej czuje się o rok starszy brat, ale uratować go może tylko przeszczep wątroby. Szukamy potencjalnych dawców wśród rodziny. To się okaże w najbliższych godzinach. Jak informuje serwis OKO.press, dawcą może być ciotka zatrutych chłopców. Kobieta przechodzi pilne badania. Spodziewamy się dziś w nocy operacji. Nasza psycholożka Fundacji Polskie Forum Migracyjne towarzyszy tej rodzinie. Do zatrucia doszło w połowie ubiegłego tygodnia w ośrodku dla cudzoziemców w Dębaku w gminie Podkowa Leśna. Kilka dni wcześniej rodzinę ewakuowano z Afganistanu. Ojciec chłopców współpracował z brytyjską armią. Całą 11-osobową rodzinę ewakuowaliśmy na prośbę Brytyjczyków. Cudzoziemcy spożyli grzyby, które znaleźli w pobliżu budynku na terenie ośrodka dla cudzoziemców w Dębaku. Zjedli te nieszczęsne grzyby, ponieważ przypominały im grzyby, z którymi mieli wcześniej do czynienia, a które były w tym Afganistanie jadalne. Urzędnicy mówią, że Afgańczycy nie byli głodni. Od razu po przylocie w ośrodku w Dębaku był zapewniony dwudaniowy obiad oraz suchy prowiant. Od następnego dnia po zakwaterowaniu były to już pełne wyżywienie w postaci śniadania, obiadu, kolacji. Według Urzędu do Spraw Cudzoziemców zatruło się 5 osób. Najbardziej poszkodowane są dzieci. Oprócz chłopców do szpitala trafiła też ich siostra. Starsza dziewczynka w wieku 17 lat jest w stanie stabilnym, przebywa w klinice gastroenterologii Centrum Zdrowia Dziecka i tutaj rokowanie jest znacznie lepsze. Pomoc dla Afgańczyków zaangażowała się władze Podkowy Leśnej. Na własną rękę próbowały przyspieszyć procedury potrzebne przy rodzinnym przeszczepie. Czekam cały czas na telefon, czy możemy w czymś pomóc, kogoś zaktywizować, bo tu mogą godziny być brane pod uwagę. Kilkadziesiąt minut temu sąd rodzinny wydał zgodę na przeszczep. To w takich przypadkach obowiązkowa procedura. Grzegorz Kępka, Wydarzenia.